Cześć! Cześć! Zaczynamy pierwszy odcinek takiej miniserii. O czym? Książeczka! Książeczki u nas, jak widzicie, są numer jeden. Zajmują większość tutaj tej części, gdzie się dziewczyny nasze bawią. Książeczki są czytane i rano, i wieczorem. W ogóle nie ma zasypiania bez książeczki. Chcemy wam pokazać książeczki. Takie magiczne, nietypowe, które gdzieś tam zostają w naszych serduszkach. O książeczkach, które nas zafascynowały, które są niezwykłe dla nas, więc mam nadzieję, że wam się one również spodobają. Pod kątem graficznym, pod kątem ciekawej historii i tego, że coś po prostu, no coś w nich jest takiego, że warto je czytać nie raz, nie dwa razy, tylko niektóre po 50 razy. I ja już je znam na pamięć, dziewczyny je znają na pamięć, tak? Tak. No właśnie, dlatego chcemy się z wami podzielić tymi książeczkami, pokazać jak one wyglądają. Chwilę poczytam, pokażę jak to wszystko wygląda od środka. Ja w ogóle tutaj będę pokazywać bardzo różne książki, jeśli chodzi o przekrój. Będą i takie dla Lili. Czyli ile masz lat, Liluś? Prawie 5. Prawie 5, ale będą troszeczkę dla starszych dzieci. Będą też dla Róży, czyli dla dwuletniej, trzyletniej dziewczynki, ale będą też zaraz dla Jaśminki, która tutaj nam troszeczkę przeszkadza, wiem, słyszycie ją w tle, ale będą też właśnie książeczki stricte dla niej. Zrobimy taki misz-masz książeczkowy. Tak? Tak, Róża? Tak! Pokażę wam dzisiaj aż 3 książki. Jakie to są książki? Co to są za książeczki, Liluś? To są książeczki o króliczku. Tak, o króliczku. To jest książeczka Śpi króliczku, Do kąpieli króliczku i Nie płacz króliczku. I co? Zaczniemy czytać. Co czytamy? Do kąpieli króliczku. Króliczek będzie się kąpał. Wszystko już gotowe. Zawołaj go. Króliczku, króliczku. Hop! I króliczek jest już w wanience. Dziś umyjemy mu głowę. Ojeja, jeja. Przeżyje to mycie głowy? Tak. Tak? No to nalejemy mu szamponu. Blum, blum, blum. Róża, nalejesz mu szamponu? Tak, bardzo ładnie. Wspaniale. Ile piany. Powiedz to prysznic. O nie! Woda leci króliczkowi po buzi! Szybko! Zakryj mu oczy! Zakrywasz? Róża? Tak! Dobrze! Nie było tak strasznie, co? Tak. Teraz wytrzyj króliczkowi nosek. O tak! Już! Teraz króliczek może wyjść z wody. Wytrzesz króliczka? Pięknie! Dzięki. Trzeba jeszcze wysuszyć mu głowę. Naciśnij przycisk. Psk. O nie, nie działa. Jeszcze raz. Psk. Nie działa. Musisz dmuchać. O. Jeszcze. Dmuchaj mocniej. Mocniej. Świetnie. Króliczek jest już suchy. Pozmaruj mu teraz buźkę. O tak. Jaki czyściutki. Koniec. Jak widzieliście, książeczki są interaktywne. Dziewczyny już znają na pamięć i nawet ja już czytam, a one już robią to, co jest, co będzie za chwilę. Książeczki są pięknie oprawione graficznie. Więc ten króliczek naprawdę, zobaczcie jak on fajnie wygląda. Proste. Naprawdę bardzo prosta ta grafika, ale taka... którą się zapamiętuje. I jeszcze do tego wszystkiego książeczki są naprawdę porządnie wykonane. My mamy już tak około roku i nic się z nimi nie dzieje. Właściwie tak jak praktycznie je kupiliśmy, to tak wyglądają. Ale naprawdę uważam, że te książeczki są warte i swojej ceny i naprawdę mogą pomóc
pomóc przy kąpieli. Moje dziewczyny nie lubią mycia głowy, więc mogą pomóc i przy kąpieli, i przy tutaj, i przy usypianiu. Polecacie? Tak. Róża, polecasz tę książkę? Tak. No dobra. Mam nadzieję, że takie odcinki Wam się podobają. Na zakończenie chcemy Was prosić o jedną rzecz. Tak, prosimy? Tak! Nie mogliśmy się zdecydować nad nazwą tej całej serii. Myślałam o jakiejś szumi bajce, o poczytajce. Różne pomysły mi się kłębiły w głowie, ale nie mogłam się zdecydować. Dlatego mam prośbę do Was, kochani. Jeśli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach. Tak, Jaśmina tutaj przyszła, mam nadzieję, że zaraz kamery nie stracę. Dlatego też piszcie w komentarzach swoje propozycje, a ja pod koniec tego miesiąca wybiorę jakąś jedną wersję, która zostanie oficjalnym tytułem tej całej serii naszych odcinków. A my się z Wami żegnamy gorąco, wracamy do czytania i co? I buźka!